Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, 19 lipca 2024 roku, od rana mogliśmy obserwować globalną awarię systemu Windows. W wyniku tej awarii zablokowana została praca systemów komputerowych służb ratunkowych, banków, lotnisk. Zablokowane zostały niektóre kasy samoobsługowe w sieciach supermarketów, praca zasparaliżowana praca niektórych stacji telewizyjnych itd., tak, dalej, i tak dalej. Zakłócenia dotknęły także usługi oferowane przez firmę Microsoft w chmurze, popularne aplikacje z rodziny Microsoft 365 itd., tak dalej. Chaos ten został wywołany przez nieudaną aktualizację programu Falcon Sensor firmy CrowdStrike. Sam program ma za zadanie zapobiegać naruszeniom właśnie cyberbezpieczeństwa w czasie korzystania z usług w chmurze internetowej. Jak zapewni zapewniła sama firma CrowdStrike, ta awaria nie jest skutkiem ataku hakerskiego czy innego incydentu, który byłby związany z cyberbezpieczeństwem. Sam, sama wadliwa aktualizacja ma być wycofywana, i tak dalej, natomiast tutaj rodzi się pytanie o bezpieczeństwo międzynarodowe i samo bezpieczeństwo narodowe naszego kraju wiemy doskonale jak bardzo mocno nie tylko świat kolektywnego zachodu, ale także mnóstwo innych państw jest uzależnione od usług pojedynczych firm, firm koncernów ponadnarodowych takich jak Microsoft. I warto się przyjrzeć także różnego rodzaju działaniom politycznym także w Polsce, które bardzo mocno faworyzowały właśnie działalność takich ponadnarodowych koncernów. W analizach dotyczących bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego często określe, występuje takie określenie jak blackout. Blackout, czyli taka nagła, dosyć poważna awaria całego systemu elektroenergetycznego. W tym przypadku mamy do czynienia z takim blackoutem, takim wyłączeniem systemu, można powiedzieć, cyberprzestrzeni, czy pewnych oczywiście elementów tego systemu cyberprzestrzeni. Jest to coś, co do tej pory było takim wymysłem science fiction bardzo często na łamach różnego rodzaju powieści, opowiadań science fiction. Można było przeczytać o takich globalnych blackoutach związanych z systemami na przykład operacyjnymi, dzięki którym jest zrobiony nadzór, kontrola nad różnego rodzaju istotnymi, ważnymi elementami na przykład infrastruktury hmm, krytycznej. Natomiast tutaj ta sytuacja właśnie z 19 lipca pokazuje, że nowoczesne systemy technologiczne są bardzo kruche, a Kraje takie jak Polska, kraje średniej wielkości są ogromnie zależne od jednej ponadnarodowej firmy technologicznej. Tutaj myślę, że bez cienia przesady możemy powiedzieć, że mamy do czynienia po raz kolejny w ostatnich latach z występ, wystąpieniem tak zwanego czarnego łabędzia, czyli zjawiska dość trudnego do przewidzenia, które niesie za sobą, pociąga za sobą bardzo poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa, dla życia społecznego, dla życia także politycznego. To to, to pojęcie upowszechnił Nassim Taleb zresztą w, w książce pod tym tytułem i Myślę, że warto się temu, temu bliżej także przyjrzeć od tej, od tej strony, no patrząc na skalę, jak duże instytucje takie jak banki, także banki centralne, giełdy papierów wartościowych, lotniska zostały sparaliżowane. Sparaliżowane i to w dosyć ważnym momencie, w, w, w szczycie sezonu, sezonu wakacyjnego. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, myślę, że warto przyjrzeć się po raz kolejny temu, co się wydarzyło w ubiegłym roku w naszym kraju, konkretnie w kwietniu 2023 roku, kiedy Microsoft, właśnie ta firma, która jest właścicielem właśnie systemu Windows, uruchomiła swoją największą inwestycje w Polsce, czyli Regionalne Centrum Danych. Myślę, że warto się temu przyjrzeć, a zwłaszcza słowom ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, który na wspólnej konferencji z Microsoftem powiedział, cytuję, dzisiaj po raz pierwszy w naszej historii mamy szansę być nie tylko częścią wielkiego, globalnego procesu transformacji cyfrowej, ale też ogromnie na tym Skorzystać. No, jeżeli chodzi o te inwestycje Microsoftu, to ma być, zgodnie z zapowiedzią, no, najbardziej nowoczesna i pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej inwestycja tego typu łącznie trzy obiekty składające się z jednego lub więcej centrów danych zlokalizowane w okolicach, w okolicach Warszawy. I padły tam bardzo ważne słowa. Tutaj będzie cytat. Z premiera Mateusz z ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Wojna na Ukrainie uświadomiła nam z całą mocą, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo, ochrona przed zalewem fake news, propagandowymi trikami, w których Rosja celuje. Po pierwsze, chcę podziękować wszystkim naszym sojusznikom w Wspólnocie Transatlantyckiej. Polska jest ważnym spoiwem Wspólnoty Transatlantyckiej. Polska jest proamerykańska. Koniec cytatu. To powiedział Mateusz Morawiecki w kwietniu 2023 roku. To był wyraz, no, można powiedzieć, takiego określenia się samookreślenia się geopolitycznego szefa rządu Rzeczypospolitej Polski pokazanie, że Polska jest przedmiotem w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Taka głęboka deklaracja, że Polska jest proamerykańska, pokazuje wasalny stosunek rządu, określonego rządu, prawda, względem Waszyngtonu, względem Stanów Zjednoczonych. Widzimy dzisiaj, że te wszystkie nadzieje na to, że Polska będzie tutaj częścią wielkiego globalnego procesu transformacji cyfrowej, mają swoją bardzo złą, czarną, tragiczną wręcz stronę. Wystarczy sobie wyobrazić, Potencjalne konsekwencje przeciągającego się takiego kryzysu. Co więcej, warto zwrócić się także do tych wszystkich entuzjastów wycofania gotówki z naszego, z naszego życia. W sytuacji takiego blackoutu, w sytuacji właśnie wyłączenia systemów teleinformatycznych, elektroenergetycznych, następuje całkowite odcięcie od możliwości płacenia, od możliwości normalnego funkcjonowania. Bez gotówki Ludzie stają się niewolnikami systemu. Warto to absolutnie mieć na uwadze i warto kierować tego typu pytania do rządzących. Warto także zauważyć, że wszystkie kraje, które chcą być krajami suwerennymi na arenie międzynarodowej, inwestują w swoje systemy operacyjne. Robią to Chińczycy od co najmniej 2001 roku, rozwijając różnego rodzaju systemy, robią to Rosjanie, zresztą po tych wszystkich sankcjach nałożonych przez tzw. Tak kolektywny zachód po 24 lutego 2022 roku, gdyby Rosjanie nie posiadali swoich systemów, tak, takich chociażby jak MOS czy, czy, czy innych podobnych opartych na Linuxie czy bazujących Właśnie na tym oprogramowaniu w otwartym dostępie. Chińczycy mają swoje Open Kylin i wiele innych, tak naprawdę. Wiemy, że sektor wojska, sektor związany z bezpieczeństwem używa zupełnie innych także, także systemów. No widać, że. Bez pracy nad własnymi systemami operacyjnymi, nad uniezależnieniem się od globalnych ponadnarodowych korporacji, trudno dzisiaj mówić o suwerenności w cyberprzestrzeni, o suwerenności państwa, o odgrywaniu podmiotowej, a nie przedmiotowej roli na arenie, na arenie międzynarodowej. Warto to mieć na uwadze. Pytanie oczywiście, czy Polska dzisiaj jest w stanie zapewnić takie bezpieczeństwo na poziomie systemów bezpieczeństwa państwa. Inna sprawa. To to, są, to jest oczywiście funkcjonowanie innych systemów, także systemów prywatnych, systemów domowych. No, oczywiście warto mieć to na uwadze patrząc na to jak bardzo mocno korporacje ponadnarodowe dominują dzisiaj i jak bardzo mocno oddziałują także w przestrzeni informacyjnej, patrząc na to co robi koncert meta, Google, Microsoft i wie, wiele innych. Warto sobie zadać pytanie po raz kolejny o suwerenność współczesnych państw. Natomiast, Posiadanie gotówki jest jednym z najważniejszych elementów wolności człowieka we współczesnym świecie, i ta sytuacja, właśnie ten blackout z 19 lipca 2024 roku uświadamia to bardzo, ale to bardzo dobitnie. Dziękuję Państwu za uwagę.